Siemanko, jestem Lucek. Oglądałem właśnie film, moi drodzy, Need for Speed. Jest to zajebisty film, moim zdaniem. Jeden z najlepszych filmów o jeździe samochodów, wyścigach samochodowych, o nielegalnych wyścigach samochodowych, jakie widziałem. Naprawdę, moi drodzy. Fabuła okej, niech tam sobie jakaś będzie, ale przede wszystkim sposób, w jaki został nagrany ten film, mnie rozwalił po prostu. Widzimy ten taki widok z kokpitu, jak kierowca gdzieś tam sobie jedzie, kierownica, no to jest zajebiste, kurde. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem, naprawdę, i to jest absolutnie moja szczera opinia. Nie śmieję się ani nic, bo słyszałem wiele negatywnych recenzji tego filmu i z niektórymi się zgadzam. Oczywiście gra głównego bohatera jest dla mnie porażką, ale to jest jedyny minus. Dlaczego porażką? No bo on cały czas tak o... Tylko się patrzy, nie? Ale tak, są jakieś śmieszne sceny, typu rozmowa tej takiej blondynki przy Mustangu GT 900 konnym, i jest tak niby śmiesznie, ten młody wali sucharami, a ten gościu, główny bohater, tak o... nie? Tak się patrzy spod byka na wszystkich. Kurle, no jak on mógł tak zagrać? Ta rola głównego bohatera, moim zdaniem, do wyrzucenia, naprawdę jest kiepska. Było kilka scen, kiedy tam się popisał jakimiś łzami, jakimiś emocjami i tak dalej, ale ja tego nie czułem tego głównego bohatera. Natomiast wszystko inne mnie rozwalało. Dźwięki samochodów, kamera, akcja, gra kamery, nie wiem, no takie nawet głupie żarty, czy tam nie wiem, takie momenty w sumie niektóre były dziwne, jak jadą sobie przez te takie kaniony, goni ich te takie SUVy, nie SUVy, jak to się nazywa? Samochody ogólnie takie terenowe gonią ich, nie? I podlatuje nagle helikopter, z dupy się w ogóle wziął, z dupy wiedział, że oni sobie akurat tam jadą i że akurat mają problemy, i nagle się wynurza, zabiera ich i odlatują gdzieś siną w dal, mimo że nie mieli żadnego kontaktu ze sobą telefonicznego ani nic w tym rodzaju. Więc to było dla mnie dziwne. Natomiast no mówię, wszystko inne, efekty i tak dalej, niesamowite wrażenie. Tak nakręconego filmu o wyścigach jeszcze nie widziałem. Oczywiście Szybcy i Wściekli, też fajny film, ale te sceny wyścigowe są nagrane w taki sposób typowo filmowy, jak, nie wiem, filmy Jamesa Bonda, o Jamesie Bondzie, czy coś w tym rodzaju. Natomiast tu fani motoryzacji, fani samochodów, nielegalnych wyścigów, fani Need for Speeda dostali to, czego chcieli. Przynajmniej ja dostałem to, czego chciałem. Po przeczytaniu kilku takich recenzji, głupich w sumie, no, podchodziłem do tego filmu tak sceptycznie bardzo, wiecie? Ja kiedyś zrobiłem vloga o tym filmie, że wypowiem się o nim później, jak już po premierze, to prawda? Żeby po prostu ludziom tam nie robić jakiejś opinii przed oglądnięciem filmu. Ale naprawdę jest świetny. Teraz jest do kupienia na płytach, wiecie, taki Blu-ray i innych tych HD Definition i tak dalej. Polecam wam go naprawdę obejrzeć na jakimś dużym ekranie, projektorze. Ja oglądałem na swoim monitorze, ale jest świetny i naprawdę poszedłbym do kina na niego. Z tego względu, że no, lepiej by było widać to na lepszym ekranie. Ja niestety projektora nie mam dużego i musiałem sobie kupić płytę Blu-ray, żeby sobie obejrzeć na moim małym ekraniku z 5 metrów. Tak więc no, polecam wam gorąco obejrzeć ten film. Jest świetny, 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 świetny. Ale rola głównego bohatera jest do dupy. Tylko to w tym filmie jest do dupy. No i parę takich nieścisłości. Okej, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną. Na razie, pa, pa.